Hallo allemaal! Mijn volgende episode van Don't Starve Together met mij is Magda. Привет! Is Ania. Konnichiwa. En będzie overleden młotka. Teraz twój! No. Młotka pracuje na się podaje klimaty. No tak, właśnie. W ogóle młotka nie żyje, jakby ktoś nie zauważył. Młodka nie, jest... ja po prostu przeszłam transformację. Ona przeszła samą siebie. Stadium rozwoju duchowego. Tak Młodka jest mistrzu. Biorąc pod uwagę, że dziś jej urodziny, to po prostu mistrzu to było. Mistrzu z tak. nagraniem. Teraz wiedzą, kiedy to nagrywamy. No to dobrze. Tam. Teo, mam kolegów dla ciebie. Fajnie, ja mam 55 życia, także spoko, chodź. Ja jestem kolego. Ja nie chcę do tych kolegów. A ja tak w ogóle poniekąd, jak słyszycie, zachrypnięta jestem, ale no gdzieś ja bym mówiła dziewczyną było nagrania, to dwóch. No. Dobra. Teo, ty chyba kpisz. Stało się z tobą dokładnie, co stało ze mną. Tak, bo my, dobry my jesteśmy na wyższym szczycie i te sprawy, wiesz. A gdzie mój hełm? Ja miałam w ogóle hełm? Gdzie mój plecak teraz? Nie wiem, ale tych pająków. Ania, weź ich trochę do siebie, co? No właśnie, czekaj, staram się. Weź się pobłaskaj, czy psu. Jezu, jak ich dużo! Ja nie miałam chodź, młotka, nawiedzimy kokon, chodź. Chodź, ja ci pokażę coś lepszego, chodź. Chodź zostaw czystera, czystera nie nada. Chodź. Madzia, nie gin! Lećmy, bo tu w sumie my nie chodzimy. A wiesz co, one takie tępawy trochę. Zapatrzyłeś się tak na czystera, my je... Już rozumiesz? Ojej! Co one tam mają? Gdzie one są? Chodźcie zobaczyć! Ale chichrają. Koniecznie! To. Ale co? No chodźcie, nie pożałujecie. Ja się boję, no ale dobra. No ja chodźcie, też. Chodźcie! One coś knują. Nie, skąd? To zamach i sabotaż. Nie! A, pajęcze królowe! O nie! To już wiecie, co mi się stało! Jezu, jaka masakra! Wow. Czemu na mnie? Bądź! No serio? Serio, dzięki. Zapatrzyłam się na królową. No Madzia, to tak przed Madzia, tobą chodź tu, podpal tu wszystko. Chodź, podpal. No chodź, no. Nie. No chodź, podpal. Nie, Magda. Bo jeden gagatek mnie goni. Magda, trzeba podpalić. Sama się temu udało się rozwalić tamten ten? Bo one się biją między sobą, bo chyba ponawiedzałyśmy za ostro. Aha, o jak mi przykro. Spadaj od czystera. Ale fajna ta królowa. Podoba mi się. Ale można ją nawiedzić? Można. Już kiedyś jak grałyśmy. Ale właśnie nie pamiętam. Ale nigdy jest tak bliska. O, jest druga! O! Jest no tak, one się fajnie bawią, ja sama muszę przy ogniu kisnąć. Dzięki. No mówiłam, chodź podpal. Nie. Jasno by było. Czekaj, zrobię sobie pochodni. To przyjdę. O, zamieniłam kwiatka na masz, przecież kwiatka. Masz zapalniczkę. Kończy mi się. Nie będę ryzykować życia, bo wy tam macie jakieś podniety własne. I to wielostopiaste, wielonogowe, czy jakkolwiek to nazwać. Ani, wiesz, że miałaś rozkwitniętego kwiatka i go nie zrozumiałeś? No was jarają jakieś mononogi, czy cokolwiek. Podpal, tu Magda, podpal, o tu. To chcesz podpalić? Czekajcie, bo tamta torba śpi. Jeszcze matkę podpal, właśnie. To? Ciekawe, czy będzie biegać, czy od razu zdechnie. Dlaczego ta zaraza się za mną rzuciła? Uciekaj, Magda! A, drzewo mi zdechło. Biegnę, biegnę. Tu też podpal, patrz ile kukonów, podpal! Nie podpalę, bo mnie żrom. Będziesz mogła nas wszystkie wskrzesić, patrz ile skrzypków, będą namioty. Wypchaj się, ja nikogo nie wskrzeszam. Ja siebie ocalę. A ta królowa została. No i uśpią. Mam nadzieję, że się usmaży. Jakby może domek świnek podpalił. O, obudziła się, jak jej dupę podpaliłam. Bardzo. Przeszła kawałek dalej. No. A sama się nie podpaliła. Nie. Oszukistka. Citerka. Tak od moda, ja wam to mówię. Ała! Idź ty! Boże, teraz ja się Czekaj. Zapatrzyłam. Jaka fajna muzyczka jest teraz. Skłonie. Tak, zajął się? A będzie wągla. Ciekawe dla kogo? Nie kuś, bo pójdę szukać kamienia. No właśnie, może by tak się wskrzesić?
Nie damy jej odejść w spokoju. Boże, jakieś straszliwe odgłosy. Agda biega jak z pieprzem. Nie, z pochodnią. Co to jest? Ała, coś z tego wypadło. Z kumara. I idę stąd. Chester mój zdech z tego, co widzę. O, świnka. Dobra, wyrzuć tą pochodnię już. Aż mi laguje. Poszłam szukać kamienia. Ja też właśnie. No, to ja też pójdę. Chyba. Ja patrzę, czy coś do jedzonka jest. Aczkolwiek ja nie wiem, bo ja tu nic nie mam odkryte na mapie, więc... Żadna jeść nie może, to ja mam 3 zestawy mielonych. Jezu, psychozy mi się zaczęły. Ze mnie jeszcze wypadły te kulki. No to ja właśnie mam 3 zestawy kulków. Teo, a gdzie ty trzymałaś te kulki, że z ciebie wypadły? Może jesteś się odrażająca. Gdzie się trzyma kulki, które wypadają, jak zwolnisz pracę mięśni? Smacznego, Maciu. Fu. A to były te z lodówki akurat. Od Teo nie znalazłam. Od Teo podejrzewam, słuchajcie, że pająki żarły, bo tu łaziły. Popatrzam. No, to mięsko jakieś leży. Nie, nie, nie. Chodź tu, Schiza, chodź tędy, Schiza. A tu jest ten trupek. E, dlaczego na Schizy miny nie działają? O, pieski tu są. A powinnaś mieć tego swojego misia. Masz misia? O, jest misiu, właśnie. Ludzie się pytają, do czego misiu służy. Misiu, misiu... służy, żeby Schizy odganiać. Tak, ale tylko ponoć na krótką metę, że one no i tak... No to dobra, ja zdążę uciec. Może nieco, że człowiek chory, to jeszcze jego chcą zamordować, no Jezu, no. Ale myślałam, że na handy trafiłam, ale nie. No ja mam właśnie handy. Ja się turlam po bagnie. Ale bym się śmiała, jakby jeszcze dzisiaj przyszły do Madzi. Do mnie przyszły Schizy, wystarczy. Jezu, jak mi się może tutaj. Jakiegoś tego... Jak to się ten duży komar nazywa? Muchosmok, czy jak mu tam? Tak, muchosmok. No. Teraz sobie może jakieś kwiatki po drodze uciekając będę podnosiła. O, widzisz. To jest z dziwnymi mordami tak fajnie wyglądają, jak ja podniosę. No proszę. Aaaa. Tylko, że ja nie przejdę przez te handy. Oj tam, jeszcze... Zginiesz jeszcze raz, moja droga, nie przejmuj się. Dzięki. Nie pierwszy, ała, ostatni. Jeszcze mnie bije jakiś kozioł! Tak, o! Boże, ale my dzisiaj mamy wulgarny odcinek. To ty, ja jestem bardzo kulturalna, no. Ja nie, przecież nic nie mówię, ja tylko kulkami dysponuję. No tak, to oczywiście. Ja jestem duchem, ja jestem niewinna, nawet niczego nie dotykam. To ty niewinna, tak. Młotka, teraz możemy obie zamienić, znaczy, no obie, bo Ania już żyje, zamienić handy w te, w płonące. Chodź, podpalimy i zrobimy. Pragnę przypomnieć, że kiny z nami już nie ma. Może gdzie ja popadłam? Aha, na koniec mapy popadłam, to daleko uciekłam. Kina po prostu wiedziała, jak to się skończy. Wiedziała, kiedy się wycofać. Tak, żeby sobie wstydu nie narobić z nami, nie? Przynajmniej psy się rzuciły daleko ode mnie. Jakie spadaj, pszczoła. Nie zdążę. Te bawoły znowu wypadające odbyty mają. No, niestety. O, znalazłam szkielet. Sugerujesz, że z ducha zamieni się w szkielet? Nie, ale próbowałam nawiedzić posąg, który jest obok. Ale niestety nie dostałam nowego ciała. Jezu, o kurde, to są te pająki. Nie. Nie chcę pająków. Mam wrażenie, że na tej mapie zrespiłyście absolutnie wszystko na maksa oprócz touchstone'ów. A bo ja tego to chyba wcale nie ustawiło. O, blisko obozu był. Aha, a tu jest miejsce po touchstone'ie, to pewnie ten znalazłaś. Możliwe. Ten z kozami? Tak. Dlaczego jedna jest elektryzująca? Bo nie wiem, właśnie od niej dostałam. A jak nawiedzę inną? A ten slip siesta to dodaje życia? Co tu jest? A tak, a to jest takie tak. Spanie w ciągu dnia chyba. Dobra, żeby się uda do obozu na noc wrócić nawet. Dobra, tu była Ania, to w tym miejscu nie będzie następnego touchstone'a. Jest jakieś drewno tu? Czy jak idzie duch po drodze, to też idzie szybciej? Nie. Pozbieram czyjeś zwłoki. Nie krępuj się. Au! Nie! Jesteś może w obozie? Nie masz nóżek.
Naprawdę? Nie możesz iść szybciej po drodze. Ojej. No kurde, jak ja mam tu przetrwać, jak pająki mnie atakują? Idę cię zacierczał. Weź je. Ja zamieniam Hanzy na czerwone. A to nie jest biały. Źle kończy. Ten też jest biały. To nie uratowałam jest tylko cię. O, dziękuję. To na pal w piecu. Jak zwykle. Czym ja mogę ci napalić? Jak ja nie mam czym. No ten też. Czekaj, znalazłam kupy. Ciekawe, ja myślę, czy... Czekaj, ten chyba ma. Nie, nie masz. Jeśli chodzi o napalenie, to myślę, że Teo wam może pomóc. Nie, bo ogrodowe mi się pozamieniały. O. No to przykre. Są niebieskie. Na mać. Ale ciekawe, czy im to przejdzie, czy one już takie zostaną. Czy mam jakieś drzewo? Takie zostaną. Nie wiem. O. To na pewno dziewczyny przyjdą mnie odwiedzić. Ale kogo? Pieski. A nie, one nas zaraz odwiedzą same. Nie tak zaraz, no na 9 dzień, to teraz na 18 chyba mniej więcej. A ty co, się schrypłaś ode mnie, czy co? A tak, jak widzisz wirus przeraźliwy. Nie, mnie psychoza zaczyna gonić. Masz, Aniu, ja ci dopalę, póki psychoza mnie nie ściga, o. Właśnie, postoję sobie w ognie, to mi nie pomoże już. O, to są handy, o, to ty też zamienię. Może coś zjem tak przed śmiercią. Nie umieraj! Stopnia wieczerza. Ale nie, czekaj, już mi się coś poprawia troszkę, bo to sanity o 5 podnosi. Ale to dalej się za mną zsunie. Zawołuj się ten. Gdzie jest moja? Tu jest moja. O. Ja będę biegać teraz w kółko. Ty mówisz, ale powinno o tym minę się rozwalać. Że głos mi zanika, bo normalnie tu się takie rzeczy dzieją, że mi słów brakuje, to dlatego. No widzisz. No może ten, moje zaraz na ciebie przelazło. Może. Wiecie, tak drogą skajpową. Co mnie w pakiecie wysłałaś, ty łobuzie, ty? Chcesz jeść? Ja? No. Nie, trzy kulki zjadłam, jeszcze jedną mam. To łuzi? Wszyscy jeszcze tak... ja zaraz umrę, to był mój łuzi. Ostatni posiłek, nie? Nie, ostatni jedz kwiatki. Nie mam tu kwiatków już. Wyżarłam z połowy mapy. Nad wianek mam, zresztą to już mi mało co pomoże. Tu będzie muchosmok. Albo nie, bo tu jest lawa. To mają. O, Chester przyszedł, Chestery, zaraz zginiesz. Zniknie. Nie będzie, nie strasz go. Poszedł spać, ma to gdzieś. Miał popsutą psychikę, jak go będziesz straszył. Wiesz co, mojej psychice jego już nic nie zaszkodzi. Mucho, no to za zdechłe... Aha, myślałam, że to zdechłe kwiatki. To są zdechłe. A, te farfasy takie? No. Jezu, zmęczyłam się od tego biegania, słuchajcie. Ja sobie siadła. A ja mogę sobie tu wskoczyć na przykład? Jakbyś przyszła do mnie, tu jest dużo kwiatków. Nie, nie, nie. Może gdzie ty jesteś? Czekaj, zaraz zobaczę na mapie. Naprawdę nie jestem koło handów, ale jest muchosmok. Ja... A, żrą mnie, Boże, zapatrzyłem się na mapę, mnie żrą. Ale ty jesteś na górze od obozu czy na lewo od obozu, bo wy jesteście takie same. Ja jestem na górze od obozu, więc to drugie to jest Teo. Ja wracam do obozu duchem. Na lewo. Co ci powie to drugie? Weź mi nazbieraj tych kwiatków i przynieś. Nie mogę, daleko nie jesteś. Płakaj. Ty jesteś kawał drogi. Nie mogę. Chciałabym, ale nie mam rączek. No, trawka wyrasta dokładnie. Nie. Rączki mi ukry. Muchę ci mogę przygonić, chcesz? Ja nie chcę muchy. Czekaj, jak to daleko. Aha, a z muchosmokiem już żeśmy walczyli, czy nie? Nie. Nie. No właśnie przyszły tu do niego. Jak on to słodki łaperek śpi? Cześć, Aniu. Aha, już się zastanawiałam, które to. Dobrze, wstanie. Nie, coś się obudził. Obudził się i mnie przygryzł. Szukam kwiatku. Puszczaj. Tam też jest taka ładna łąka w sumie. Tutaj będzie dużo żabek. O Boże, to jest znowu ten. To a tym handą to przechodzi. A tu mamy te kwiatki. To jest marchewka. Smacznego. Matka, które ty tak za mną łazisz teraz? Muszę zacząć łazić. Śledzi mnie. To się nazywa opętanie. Czuję się stalkowana.
Nie, skąd? Ja ostatnio naszło na oglądanie horrorów, to strasznie mi się spodobały wszystkie trzy części Naznaczonego. Naznaczony? No, tam też od nie ducha. Pamiętam, czy oglądałam. Ja też nie kojarzę. Kina oglądała, bo znalazłam to u niej na tym Filmwebie. I zauważyłam jedną zależność. Jeżeli kina ocenia źle filmy, to mi się zawsze podobały. A jak dobrze, to są takie beznadziejne, że głowa mała. Okej. źle Naznaczonego oceniła? Chyba piątkę mu dała. O. Jak na kino, to i tak wysoko. No słuchaj, jakiś znalazła beznadziejny film o księdzu walczącym z wampirami i dała mu 10. Ja nie wiem za co. Chyba gdzieś go nago musiała widzieć. A może kina nie rozumie, że jeżeli to 10, to nie jest, że najgorzej, tylko najlepiej. To weź ty ją może uświadom, co? Gdzie w ogóle laski jest? Czemu wy tam daleko polazłyście, mnie zostawiłeś? Ja już idę do ciebie, Madziu. Wytrzymam tak? Ci towarzyszy. Ja zbierałam kwiatki. Ty jesteś tu. Dobra, to ja sobie wracam do obozu, do ciebie. Myślę, czemu mi tu laguje, a tu jest wojna pszczołowa, czy jakaś tam. Jest po prostu na tej mapie wszystko co najlepsze. No to tak. No, na pewno. No i jesteśmy my. Hello. No to tak. No. Dwa duchy i dwa ludzie. O, już cię widzę. Weź sobie zjedz te kwiatki, co koło tego leżą. A co mi po ten... Ula. Po zjedzonych kwiatkach? Sanity? No dobra, ale i tak mi będzie spadało, bo ty jesteś duchem, no. O, tu wszystkich wykończyli. No mogę iść szukać dalej kamienia. Potem będę się męczyć ze zbieraniem tego. Ała, nie gryź mnie, durniu, daj tę kwiatka. Jeszcze... No, jeszcze pada. Pada też. Nie, magik. Mamy trzy. Ania, dawaj, idziemy nawiedzić Anię teraz. No, chodźcie trochę podręczymy, złe nie? Złe ludzie, ja tu się leczę, ja tu się ratuję. Też się ratowałam. Nie racie. Sanity do połowy miałam, ale nie duchów pełno. A może nawiedzić ul? A te zielone grzyby nie podnosiły Sanity? Tak, musisz próbuj. Je usmażyć. Zjedz na surowo! Tak! No jedz, Ania! Najlepiej na surowo zjeść niebieskie. Będę walczyć! A czemu niebieskie? Bo zabierają więcej życia. Nie okłamuj je! Są pyszne na surowo. Jedz, Aniu! Tak, tak. Boże, Młotka, ale z ciebie koleżanka! Jedz! No jak z każdej z nas, nie? O, cześć! Cześć! Boże, same duchy mnie nawiedzają, ała. I jeszcze nie byłaś na cmentarzu. 12 na zegarze. Patrz, jak nie być dzielna, bo jest wytajowanie na wypadek, nie? Chyba mi myszka poza monitor wyjechała, tak cię gonię. To ty ją myszką gonisz? Do prawdziwej, porządnej skrotnocy. Ta ścieżka jest jakaś dziwnie pofalowana. Ona taka była? Wiesz, może ktoś z Parkinsonem ją budował. A, tu jest ten, nasz obóz. Dobre. Neotrol. Przecież nikt nie... Ej! To mi nie widzę. Zaczepiamy wszystko, co się da. Patrz, jak ci się teraz wszystko ładnie świeci. Co tam zaczepiasz? Namiotki. No możesz, zapraszam. Nie chcą spłonąć. Kiedyś spłonęły. O. No. Pają. Bo tak obóz raz swajczyłam cały. Jest cechanty? Nie. A one do mnie miały pamięć przyjść. Zadbałam o to, żeby były kolorowe. Cieszymy się. Żeby nie było nudno. A ja teraz też słyszę. Aniu, popatrz tutaj koło Ula, masz sprzęt, weź sobie załóż. U mnie tam też masz jakiś ten... O, ja miałam hełm. O tu. Nie widziałam tego. O, widzę. O, grzybek! Jest grzybek, Aniu. Ja ci poświecę. Nie! Chodź, cię oświetlimy. Tam też była jakaś zbroja. No, domyślam się. O, gdzieś łapa leci. Uroczo wyglądasz. Nie, a, won.
Walcz! Broń się! Broń się! O, masz, ja cię go nawiedziłam, tak ocipiał trochę. O, czekaj, czekaj, jeszcze trzy lecą! Ała! Broń się! Nie, nie bijcie mnie! Co za skubańca. Zjedz dildo i się polecz. Wiem, ale to zjem. No i nie było handów chyba, bo nie słyszałam, żebyś coś mówiła. Nie, to jest jakiś dziwny dźwięk tak z tamtej strony, ale nie wiem, co to za dźwięk. No bo tam to, że one powarczały, nie znaczy, że od razu przylecą, nie? Mogą być rano. No też coś słyszę właśnie, taki dźwięk. Tutaj, nie? Takie... takie warczenie. Ale pamiętacie, że ostatnio maszyny gadały? No rzeczywiście, może to maszyny po prostu. Maszyny? Aniu, mięsko? Jakie mięsko? Miam, miam. Takie, takie fioletowe. O, a tu może być zaraz pajęcza królowa. Chciałam wrzucić do pieca, w sensie do tego, no, ale mi nie wyszło. A jak będziemy ten nawiedzać, kokon, to wylezie pajęcza królowa? No, wcześniej wyszła. No to chodźcie mi pomóc, bo ja tak nawiedzam sama, to nie mam siły. No i idę. Tam roczne kwiatki ktoś nosił. To nie ja. Pewnie Magda. Nie, pewnie były zwykłe, tylko się ten... zamieniły. Zamieniły po nawiedzeniu. Aha. Wyszły pająki. No to chodź, będziemy majstrować obie. Dalej wyszły pająki. Ty się zabawiają teraz. Z Mocie, kokonem zawsze spoko. Musi ktoś przyjść, bo na jedną to nie da rady. No jaką jedną? Tutaj dwie próbujemy, ale jest kiepsko. No ja tu taka samiusia, samiusieńka. Idę do was. A ten co zasnął? Czekaj, jak go trącę. Już nie śpi. Wszystko mokre. I co, nie ma tych handów? No nie. Się nie popisałeś. A nie było zabrać co, czy starego pszczoły żrą. Trudno. Gdzie ty, Aniu, w ogóle jesteś? Popaliła gdzieś w świat, chodźcie za nią. Postraszymy ją. Szukam szczęścia. Dzisiaj to Ania jest true survivor. Yeah. O, tu grzybek jest. Ania Bear Grylls. O kurde, spada mi sanity bardzo. Czy sobie go nie podniesiesz? Musiałybyśmy się ożywić jakoś. No. Jakoś. O, a może tutaj wywołamy królową? O, doszłam na kraniec. Idę się utopić w morzu. Żeby to było takie proste. No. To prawie jak Sims 4, one same wychodzą. O, przepraszam, mojego Sima bardzo ładnie pasuje z takim kupiłem. Zamurowałaś. No a co? Jak się z nim pieścić będę myśleć? No nie, myślę, no, że nie. Jezu, ale produkowała się tych pająków. Czekajcie, Ania będzie tam wracać. Mi się wydaje, że one się biją między sobą znowu. No nie, między osami, tu osy chyba były. No. Bo miodzik leży. No, o, tak wychodzą i wchodzą. To szczelne. Apokalipsa wody, moja postać powiedziała. Pewnie jest cała przemoczona. Tak, chciałam odpowiedzieć na dobre słowa. Co ty powiedziałaś? Ja się starałam być delikatna. To nie jest delikatny odcinek. To już jest zły odcinek. No, patrząc, że czwarta nas nie żyje, no to tak. O Jezu, tu jest pełno tych pająków, chuj. O, chodź, chodź, my cię postraszymy z pająkami. No możemy ci, Aniu. Aniu, ogrzej się. Przytul je. No wiem, że mi zimno.
zrób sobie jakieś ognisko. Zaraz usiądź chwilkę. Dotrę do mojego. Już mam zero sanity. Więc długo nie pożyję. Dasz radę. Pan zdzielny. O, możemy bawoły postraszyć? No właśnie straszyłam przed chwilą. O, jak fajnie gania. Gdyby był Fragles, to teraz by w niego ten piorun uderzył. Pewnie tak. No. Fragles miał talent. On zawsze tak te pioruny przyciągał. Popsułam drzewo. Podpaliłaś? Nie. Życie ładnie naprawiłam, ale sanity do dupy. Usechło? Usechło. Znaczy usechło się wcześniej, ja takie uschnięte nawiedziłam i zrobiło kabum. No, jak takie uschnięte ten... Nawiedzisz, to się rozpadnie. Nieprawda. Prawda. Dwa razy nawiedziłam, o, tu się rozpadło, trzecie dopiero. Mnie się dwa nawiedziłam i dwa się rozpadły się. Bo ty masz cięższą rękę. Dupę też. Goni mnie jakiś z paszczą. Z paszczą cię goni? Broń się! Gdzie ty już jesteś? To jest niemożliwe. Zostawić ją na chwilę i już. Ona do obozu wróciła. No. No. Ja poszłam zobaczyć, gdzie ona w tym morzu chciała się topić. Jezu, jeszcze zgubiłam. Co ci tam... Nie! Już mnie nie interesuje, co ci tam wypadło. Broń mi wypadła. Z ręki. No tak, bo mokra. Wyślizgnęłaś. Ojeju. Zostawiły mnie na pastwę. Ja jestem, wypraszam sobie. O, ja jestem. No, pół serii razem urzędowałyśmy, to ja wróciłam. No ja o, jakiego ładnego z tą paszczą miałaś. Chodź, no. Młocia, wracaj. Wracam do was, już lecę, bo ja się zawiesiłam tutaj. A, to może wrócicie. Dobra, to tak, w ramach podsumowań to byłby ostatni odcinek z tej naszej serii Together i na razie nie planujemy kontynuacji. Prawdopodobnie będzie seria kontynuowana dopiero, gdy wyjdzie ten najnowszy dodatek do Don't Starve z tymi rozbitkami. To wtedy wznowimy. A na razie za tą serię ja planuję właśnie wrzucać Don't Starve z tym, z rozbitkiem, z singla. I mam nadzieję, że ta seria się będzie wam podobać i że chociaż dwa dni przeżyję. O. Dasz radę! Będziemy no, tak umierać duchowo. O, jak miło. A gdzie czwarta do kompletu? Czwarta do jestem prawie. Zdążę w te 40 sekund. Jej. Będę. Idzę cię na mapie. O, już dochodzisz. Jej. Jej. Są no. Wszystkie. Ach, jak fajnie. Duchowy, uścisk grupowy, tak. Tulimy. Ale fajnie. Dobra, więc kończymy ten odcinek. Nawet przepisowo w czasie wyszło 30 minut, więc idealnie. Jej. Tak więc dziewczyny, wam dziękuję za wspólną serię. Dziękuję widzom za obejrzenie tej serii. No i była ze mną Ania. Byłam. Ola. Byłam. I Młotka. Byłam. I pozdrawiamy również Kinę, która brała udział w tej serii, a teraz z nami jej nie ma, bo wstyd jej przynosimy. No, więc pozdrawiamy chociażby. Tak. No, napiszcie tam pod ostatnim jej filmem, że ją pozdrawiamy i że nie przynosi nam wstydu i coś tam, no. Zobaczymy jej, nieważne. Dobra, więc dzięki wam serdecznie, trzymajcie się, no i cześć. Pa! Pa! I dalej się nauczyliśmy choralnie śpiewać, pa.